Cześć, jestem Klaudia Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Określ liczbę pierwszo, drugo, trzecio, czwartorzędowych atomów węgla w cząsteczce. No to najpierw sobie zapiszmy tą cząsteczkę. Mamy tutaj heksan, więc zaczynamy od łańcucha głównego na 6 atomów węgla. Teraz sobie go ponumerujemy. OK. I do trójki mamy dwa podstawniki, czyli zabieramy oba wodory. Mamy grupę etylową i grupę metylową. Do dwójki mamy jeden podstawnik, to zabieramy tylko jeden atom wodoru. Jest to grupa metylowa. I do piątki też dopisujemy, zabieramy jeden atom węgla. OK. Określ liczbę. Czy ja sobie piszemy, że mamy tak. Pierwszorzędowe, drugorzędowe, trzeciorzędowe. Czwartorzędowe, dwukropki. I potem sobie to wszystko posumujemy. Dobra, teraz zabieramy już to, bo to nas nie interesuje. Teraz tak. Ten atom węgla. Do ilu atomów węgla jest przyczepiony? Do jednego. To oznacza, że on jest tutaj pierwszorzędowy. Ten atom węgla. Do ilu atomów węgla jest przyczepiony? Do jednego, drugiego i trzeciego. Czyli jest trzeciorzędowy. Ten atom węgla jest przyczepiony tylko do jednego atomu węgla. Czyli jest pierwszorzędowy. Ten do raz, dwa, 3. Ja wiem, że tutaj są dwa, ale bezpośrednio jest do jednego. Czyli jest czwartorzędowy. To tutaj musielibyśmy sobie rozbić. Mamy C, H2, CH3. Tą grupę metylową. Ten jest przyczepiony do jednego, ten do dwóch. Ten do jednego, ten do dwóch. Ten do trzech, ten do jednego i ten do jednego. Liczymy sobie jedynki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwójki. Raz, dwa, dwie. Trójki. Raz, dwa i jedna czwórka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.